Cześć, z tej strony Hubert Zabusa. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak wymienić gąbki w kasku Abus Game Changer. Proces wymiany gąbek zaczynamy od rozpięcia głównej klamry i przechodzimy do etapu obrócenia ramienia mocowania kasku o 90 stopni. Następnie ramię lekko odginamy i wyciągamy jednym stryknięciem. Analogicznie postępujemy z drugą stroną mocowania. Ramię obracamy o 90 stopni, lekko przekręcamy i wypinamy kask z mocowania. Tym samym wkładka jest gotowa do wyjęcia. Po wymianie bądź też wypraniu wkładki przystępujemy do jej ponownego montażu. Wkładkę umieszczamy w kasku w wewnętrznej części korpusu. Mocujemy ją wewnątrz systemu mocowania z jednej strony i kolejno z drugiej strony. Istotne jest, żeby dziury wewnętrzne montażowe we wkładce pokrywały się z dziurami w samej skorupie kasku. Przechodzimy do mocowania ramion w korpusie kasku. Zaczynamy od jednej strony, czyli ramię obracamy o 90 stopni i wkładamy w dogodnym dla nas miejscu, po czym obracamy o 90 stopni i tak samo postępujemy z drugą stroną. Ramię obracamy o 90 stopni i montujemy w kasku. Jeżeli jesteście zainteresowani wymianą gąbek w swoim kasku na nowe, to wewnątrz kasku znajdziecie informacje odnośnie rozmiaru waszego kasku i dzięki temu będziecie w stanie dobrać odpowiedni rozmiar gąbek. Linki do partnerów, u których możecie kupić gąbki, znajdziecie w opisie filmu.